Dzień dobry, klasa czwarta. Pora na kolejną zdalną lekcję z języka angielskiego. Będziecie mogli sobie odtworzyć tę lekcję, podobnie jak poprzednią, z YouTube'a, na spokojnie i w dowolnej chwili. Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi, ja też. Zatem zaczynajmy. Słuchajcie, na ostatniej lekcji zajęliśmy się nowymi umiejętnościami i talentami oraz utrwalaniem czasownika can, czyli móc, potrafić, umieć. To robiliśmy na ostatniej lekcji. Dziś zajmiemy się komiksem z działu numer 5. I jakie cele na lekcję dzisiaj przygotowałem? Słuchajcie, pierwszym celem będzie to, że będziemy doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem. Drugi cel to przy okazji czytania ze zrozumieniem będziemy doskonalić umiejętność słuchania. To są takie dwa nadrzędne cele na dzisiejszą lekcję. I słuchajcie, na początek chciałbym, żebyście otworzyli podręcznik na stronie 64. Ja też otwieram. I słuchajcie, na stronie 64 znajduje się komiks. Przed nami komiks zatytułowany What a Mess. What a Mess oznacza co za bałagan. I tak taki tytuł widnieje nad samym komiksem. Jest to odcinek 5 Wynalazcy Igiego. Chciałbym teraz, żebyście czytali tekst po polsku, który przygotowałem Wam. Za chwilę go zobaczycie. A ja będę czytał tekst po angielsku. I chciałbym, żebyście jak najwięcej wyłapywali słów, w szczególności can, czyli umieć, potrafić, móc, oraz umiejętności. I w ten sposób będziemy doskonalić nasze umiejętności czytania i słuchania. Zaczynamy. Pierwszy obrazek. Mama. I'm sick. I feel awful. Eddie. I'm hungry. Dad, what can you cook? Tata. I can't cook. Przejdziemy do drugiego obrazka. Eddie. Ellie, can you cook? Ellie. Yes, I can. I can cook a pasta dish, but we haven't got pasta. Tata. Let's get some food at the market and test my new invention. Kolejny obrazek, trzeci, tym razem narrator. Iggy and the children are at the market. Eddie. Dad, this bag is very heavy. I can't carry it. Tata. Let's use my invention. Kolejne obrazki to czwarty, piąty i szósty. Na piątym obrazku mamy taką oto kwestię, mówi Eddie. Dad, there's a problem. Teraz szósty obrazek. Ellie. Watch out, Dad. I przechodzimy do ostatniego obrazka. Tata. What a disaster. What a mess. I słuchajcie. To był nasz komiks, który składał się z 7 takich obrazków. Nie na każdym była kwestia do przeczytania, ale znowu mamy dowód na to, że Iggy, bohater tego komiksu, nie jest dobrym wynalazcą. I słuchajcie, teraz chciałbym, żebyście spojrzeli na niebieską ramkę, która znajduje się pod komiksem. To tutaj mamy wyjaśnione kilka wyrazów, które pojawiły się w tekście. I mamy też zdania, 3, które są niedokończone, ale ja je pozwoliłem sobie uzupełnić. Po lewej stronie mamy pisownię, w środku wymowę, a po prawej mamy, co te wyrazy oznaczają po polsku. I słuchajcie, mamy pierwszy wyraz, ciężki, to było o torbie. Ciężki, ciężka, heavy,
To jest to słowo heavy. Później mamy słowo głodny. Hungry. Hungry. I to słowo na pewno już znacie, ono się już pojawiało nieraz na naszych lekcjach. Teraz kolejne słowo. Chory albo chora. Sick. To było w pierwszym obrazku, gdy mama mówiła, że jest chora. Sick. Teraz już zdania. Trzy zdania takie krótkie. Bardzo źle się czuję. I feel awful. I feel awful. Tak to brzmi. Teraz uważaj. Watch out. Watch out. Uważaj. To mówi córka wynalazcy Igiego, gdy ten zaczyna się przewracać w sklepie. Znaczy nie w sklepie, na rynku. No i słuchajcie, ostatnie zdanie. Co za bałagan? To było wypowiedziane przez samego Igiego na sam koniec. What a mess. Tak też brzmiał nasz tytuł tego komiksu. What a mess. Co za bałagan. I słuchajcie, przejdźmy teraz do kolejnej części. Chciałbym, żebyśmy otworzyli nasze podręczniki na stronie 65 i zajmiemy się zadaniem numer 2. Część z Was robiła już to ćwiczenie, więc nie musi go robić ponownie, ale te osoby, które nie robiły tego ćwiczenia, bardzo proszę, żebyście wraz ze mną teraz w czasie lekcji wykonali to ćwiczenie. Dobrze? I słuchajcie, polecenie brzmi następująco w tym zadaniu. Przeczytaj streszczenie 5 odcinka komiksu i znajdź w nim 5 błędów. Zapisz poprawne streszczenie w zeszycie. To streszczenie wygląda mniej więcej tak. To jest to, co widzicie u siebie na stronie 65. I w tym streszczeniu znajduje się 5 błędów. Teraz to streszczenie sobie przeczytamy i spróbujemy je zrozumieć. Zaczynamy od pierwszego zdania. Ja co każde zdanie będę tłumaczył. Imogen can't cook because she is hungry. To oznacza, że Imogen, czyli żona Igiego, nie może gotować, ponieważ jest głodna. No ja już wiem, że tu jest błąd, ale zaraz dojdziemy do tego jaki. Drugie zdanie. Ellie can cook a pasta dish. Ellie, czyli dziewczynka, córka Igiego, umie ugotować danie z makaronem. No to jest prawda. Kolejne zdanie, trzecie. Ellie, Eddie and Iggy go to the school to buy some pasta. Czyli Ellie, córka, Eddie, syn oraz Iggy idą do szkoły, żeby kupić trochę makaronu. No i ja już widzę, że tu jest błąd. Kolejne zdanie, czwarte. They've got food in a big bag. Oni mają jedzenie w wielkiej torbie. No to jest akurat prawda. The bag is very old. Ta torba jest bardzo stara. No i tu już widzę, że jest błąd. Eddie can carry it. Eddie can carry it. Czyli Eddie może tę torbę nieść. Eddie może ją nieść. No to tutaj jest błąd. Kolejne zdanie. What a disaster. Co za katastrofa. Iggy's invention is very helpful. Wynalazek Iggy'ego jest bardzo pomocny. No to zdanie na pewno nie jest prawdziwe. I teraz słuchajcie. 5 błędów znajduje się w tym streszczeniu. A ja Wam podpowiem, że to chodzi o te wyrazy. Tutaj macie tekst bez wskazywania, gdzie błędy są. A tutaj macie wskazane na czerwono, gdzie te błędy się pojawiają. I teraz będziemy te błędy poprawiać. Zdanie po zdaniu. Słuchajcie. Pierwsze zdanie. Imogen can't cook because she is sick. Imogen nie może gotować, ponieważ jest głodna. To jest nieprawda. Nie może gotować, ponieważ jest chora. I to hungry zmieniamy na słowo sick. Poprawcie to, a ja przejdę teraz do kolejnych zdań. Sick tutaj poprawiamy, czyli chora. Ellie can cook a pasta dish. Ellie umie ugotować danie z makaronem. To prawda, tu nic nie poprawiamy. Ellie, Eddie and Iggy go to the market to buy some pasta. Ellie, Eddie i Iggy
idą nie do szkoły. Szkoła jest tutaj złą odpowiedzią. Idą na rynek, żeby kupić trochę makaronu. Więc poprawiamy school na słowo market. I wtedy będzie poprawna odpowiedź. Słuchajcie, idziemy dalej. Kolejne zdanie. They've got food in a big bag. Oni mają jedzenie w wielkiej torbie. To się zgadza. The bag is very old. I tutaj jest błąd. Torba jest bardzo stara. Tutaj nie ma nic mowy o tym, że torba jest stara. Old zamieniamy na słowo heavy. Czyli torba jest bardzo ciężka, bo przez to Eddie nie może jej nieść. Eddie nie był w stanie w komiksie jej unieść, więc tutaj mamy błąd. Heavy poprawiamy ze słówka old. I idziemy dalej. Kolejne zdanie. Tuż po old mamy Eddie can carry it. Czyli Eddie może ją nieść, tę torbę. To jest nieprawda, bo on jej nieść nie umie. Nie może, tak naprawdę. Więc słowo can zmieniamy na can't. Eddie can't carry it. Czyli Eddie nie może jej nieść. No jest za ciężka po prostu. Więc tutaj poprawiamy can i zmieniamy to na can't. Idziemy dalej. Słuchajcie. Kolejne zdanie. What a disaster. Co za katastrofa. Tutaj wszystko jest dobrze. Ostatnie zdanie. Iggy's invention isn't very helpful. Wynalazek Iggy'ego nie jest bardzo pomocny. Więc to słowo is, które oznacza jest bardzo pomocne, trzeba zmienić na isn't, czyli nie jest bardzo pomocny. Iggy's invention isn't very helpful. I jeśli poprawimy te wszystkie błędy, to całe tłumaczenie ma już więcej prawdy w sobie niż miało. I chciałbym, żebyście w domu, już bez wysyłania do mnie, po prostu zapisali całe to streszczenie w zeszycie. To nie jest na ocenę. Po prostu zróbcie to w ramach nauki w domu. Poprawcie te wszystkie zdania w zeszycie. I słuchajcie, na dziś wystarczy. Nie chcę już Was dzisiaj męczyć. Następny film będzie już jutro. Możecie zaglądać do słowniczka w podręczniku na stronie 70, gdzie znajdziecie również wyrażenia, które pojawiły się w naszym komiksie. Pamiętajcie, strona 70. I ja Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta lekcja. Wracajcie do niej, jeśli tylko uznacie, że potrzebujecie. Pozdrawiam Was i do usłyszenia.